Hej, cześć, siemka, w kolejnym, drugim odcinku z Assassin's Creed Rogue. Ostatnio wrzuciłem wam Undertale'a, z którego nie było 2 miesiące. No, nawet nieźle. W ogóle ten plakat mnie rozpieprza dalej. Mniejsza z tym, od razu wsiadamy do Animusa. Pomieniły się przyciski, jak zawsze. No i kontynuujemy fabułę Shea Cormacka. Jak na razie widzieliście resztę z pierwszego odcinka. Postanowiłem wyciąć tę scenę z Abstergo, bo to mnie jakoś nie interesuje. Ja wolę się wcielać w fabułę asasyna. It has been a long time. Achilles. Adewale. How go things in the West Indies? Very poorly, I'm afraid. Your countenance tells me we should discuss this. Come. Who's our visitor? That's Adewale. He's a slave who freed himself, and hundreds of his brothers in the West Indies. That man's a living incarnation of the Creed. I see. You join me for some practice? Soon. I've got other business first. Oh. Już ma interesy. Najpierw posiekam trochę drewna, a teraz... Tell me what happened. It was terrible, Achilles. The ground shook, and the ocean waves crashed over Port-au-Prince. How many were lost? Thousands. No family was left untouched. I hate to bring up practical matters at a time like this, but did Mackendall's man complete his task before the earthquake hit? I cannot know. Von Redier has not been found. He was a strong Maroon, one of Mackendall's best students. Such a shame. So we cannot know if he found the site. Indeed. But if there was a temple under the waves, I doubt it is still standing. And the artifacts that showed the way? Stolen. The Templars broke in during the chaos. They seized the manuscript and precursor box. I gave chase on the sea, but lost their trail when they reached New York. We must consider what to do next. Czyli jak nie mam w tej części, nie wiem, mieszkamy, odwiedzić miasto Nowego Jorku. I tylko tyle powiedzieliście? Dobra, mniejsza z tym. A pani Hope? Lol, jest taka ktoś. Jestem aż zdziwiony. Dobra, skoro tak jest, to się od razu kierujemy. You are late. Oh, what did I miss? Only the first hour of training. We're always training, Kasegawase. And we'll continue to do so. Do not waste your words. Shea abhors improvement as much as cats abhor leashes. Hey. A pity. The boy has so much potential. But so little discipline. All right. All right. What would you have me do? Well played. Muszę nie napiskował tej kobiecie. Czyli teraz mamy do wyboru, ale pierwszy jest ucz się z Hope. No więc do pani Hope, nie? Tam mamy naszą panią. Ona pierwsza jest, więc u niej poćwiczymy. It's about time you showed up. Far be it for me to keep a lady waiting. I'm no lady here. And don't you forget it. I'm your teacher. And you're better. Well, some of that is true at least. What should we be doing? Exploring a myriad ways to end a life. You two! Make yourselves useful and watch Shay. Teraz musimy uważać. Can you kill without being noticed? Okej, mamy co robić. Czyli pierwsze co zabijamy z góry. A tak, żeby było bez wykrycia. Nie będzie to proste zadanie. Nikt też nie powiedział, że to będzie niewykonalne. No. Take the high ground, Shay. Dispatching from the air is most effective. Dobra,
pierwsze, łatwiejsze to będzie zabić zaliczni. Ale musi mi się też wcinać zdanie ta kobieta, no oczywiście, że inaczej nie może być. Attack from around a corner and your target will never know what hit. Nicely done. I am surprised. Z tym sprintem to może być problem. You certainly know how to handle yourself. I z góry. No to... To już mamy prosto. Pewnie już być nie może. Ha, a classic haystack. Hide in it and surprise your target when he gets close. You did better than I expected. Have your skills actually grown, Shay? Do not get a swelled head over it. Dobry żart. Ja nigdy nie pękam z dumy. A jeśli już trzeba, to nie wytrzymuję wtedy. Następny trening z Liamem. Mam nadzieję, że też będzie prosty. Czyli idziemy do naszego kumpla, tak, którego spotkaliśmy w pierwszym odcinku. So, what's the challenge today? Shooting straight and true. Here, you can use these. These are yours. Well, I want you to have half a chance of succeeding. Go on. Shoot these targets. You can take your time. Not too much. There's more work after this. Reload. No. A teraz tak strzelam. Anyone can hit targets standing still. Let's see how you do on the run. Serio? Damy radę? Come on. Pewnie. Hurry up. Czemu nie? Na razie to nie jest takie trudne, jak widzę. Ale jednak trzeba szybko się wstrzelić w akcję. Zanim będzie za późno. A i takie szczeliny to ja rozumiem. A nie jak z ukrytego ostrza pistoletu, znaczy się. Szybko poszło, serio. Well done, Shay. Keep it up. Szkoda, żeśmy mu tylko oddali te pistolety. You're doing all right, Shay. Don't let the others vex you. They mean well, but they'll never show it. Aż tacy agresywni to my nie jesteśmy, mam taką nadzieję. Oj, ostatni trening. Shay, follow me. It's time you learn to survive in the frontier. I think I've been managing well enough so far. Perhaps. But there is more I can teach you. Kurde, ta gałka jest zrąbana, sorry, ale... Już mówiłem chyba nie raz, że mam już problemy z tym padem. Z boksa. No ale... Ale jeszcze działa, to się liczy. A pad ma ile? 3 lata ponad. Tym już zdołałem nagrać wszystkie możliwe części Asasyna. Więc to jest naprawdę props, że ten pad wytrzymuje wszystko, co najgorsze. Ale jak widać, jego stan też nie jest już najlepszy. Nie będę musiał uważać. Już? Mam łowić? Znaczy łowy. Polować. Yep. Dobra. Zaraz odpalamy. Dobra, tam jest nasz cel. Dobrze, że znaleziono szybko. Dobra, zabić łosia. Yep. Killing should not be meaningless. We must use what nature gives us. Good. Now to use what you have taken from nature. Okay, czyli tak chodzimy. No, odpala wytwarzanie. I olstra na pistolety. No, czyli dostaniemy pistolet. To fajnie, przynajmniej tyle. To wszystko. With these, you can keep your pistols close. Achilles has one more thing to show you. Aha, to on nam je odda. Czyli teraz będziemy się spotkać z Achillesem.
Trochę to brzmi dziwnie, Achilles, ale niestety w Assassinie ktoś już taki istnieje. Ale to nic złego, że wykorzystali imię greckiego wojownika. Sobie tak wejdziemy. A czemu by nie? Bo możemy się po domu poszwędać. Takiej interakcji dawno nie było. Git. Już jest niedaleko. Będzie kolejna cutscenka. Się zamknę. Tradycyjnie. Say, I hear you've become quite the marksman. Generous gift. Thank you, mentor. My ship awaits, Achilles. The people of Haiti will make good use of your supplies. I trust you will retrieve what has been lost. Lost? The Templars stole two precious artifacts. A manuscript of ancient wisdom and a box that allows one to understand its language. I have tracked the Templar as far as his coast, but I fear the rest is up to you, my friend. Farewell, Adewale. Whoever controls the artifacts can access precursor sites of power. We must recover them, or none are safe. No, czyli takie dostaniemy zadanie, jak mnie mam. Tu się nam udało na setkę ubić. Dobra, kontynuujemy. Nie ma po co oceniać tych wspomnień, bo to bez sensu. A możemy sobie zwierzątka pozabijać i oskurować. Coś pewnie z nich możemy wytworzyć. O ile się nie mylę. O, jest dostępny do wytworzenia. Tylko co? Skóra zająca i już mamy plus jeden. Do zdrowia. No to mamy fajny upgrade. Nie powiem, tak przed kolejnymi misjami. To jest coś. No i dobra, jesteśmy już przy celu misji. Tak bym powiedział, że tu można skończyć już odcinek. Dobra, tu już go skończymy. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Już drugi odcinek. W miarę szybko to idzie. Jeżeli wam się podobał odcinek, a wiem, że tak będzie, to prosiłbym o dużo lajków, bo ostatnio było ich 14, tak, od dnia, w którym nagrałem ten materiał. No i komentarze też proszę, jeżeli trzeba. Co było źle, co do poprawy, czy coś jeszcze dodać do tego, żeby po prostu te odcinki wyglądały coraz lepiej. Dobra, trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka. Yo!